Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Panie Starosto, Szanowni Członkowie Zarządu, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ja przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować, bo ta ostatnia sesja skłania nas wszystkich do przemyśleń, do tego, jak my jako samorządowcy, jako radni poszczególnych szczebli samorządu ten mandat sprawowaliśmy. I chcę przede wszystkim od siebie, jako radny województwa, jako samorządowiec, podziękować za to, że mogłem przez te 4 lata w miarę możliwości uczestniczyć w tych sesjach, ale także od Państwa usłyszeć wiele porad, wiele różnego rodzaju uwag, które jako samorządowiec powinienem wykonywać, o których powinienem wiedzieć, i za tą całą naukę przez 4 lata, ponieważ miałem ten zaszczyt być najmłodszym radnym województwa, mam nadzieję, że nie najgorszym, bo młodość niekiedy jest krytykowana. Ja zawsze starałem się przez tą kadencję z ogromną taką pokorą, cierpliwością podchodzić do tych wszystkich zadań. Oczywiście jako samorządowiec myślę, że wszyscy Państwo mamy takie doświadczenia, iż niekiedy nasze plany i zamiary, ale także realizacja niektórych zadań wydaje się bardzo prosta. Wydaje nam się, że nie wiem, chodnik, drogę, pół roku, w rok zrobimy, bo jest to proste, mamy już wszystko dogadane, a potem się okazuje, że nagle gdzieś właśnie pod ziemią znajdują się jakieś inne urządzenia przesyłowe i sprawa, która miała trwać rok, trwa 3-4 lata, ja wiem to po sobie, jak u mnie w powiecie sochaczewskim właśnie przebudowaliśmy różne skrzyżowania i zamiast wykonywać to rok, wykonywaliśmy to 2,5 roku, bo były czynniki jakby niezależne, jak to się mówi w prawie, pewna siła wyższa, która zmuszała nas do tego. Także chcę bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować, Panu Staroście, Panu Przewodniczącemu za to, że mogłem tutaj z Państwem być, za to, że mogłem od Państwa się wiele nauczyć i że ta współpraca, te nasze poglądy, te sprawy, które dla nas, dla samorządowców są niezwykle istotne, były tutaj wymieniane. I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Dla mnie z punktu widzenia tej 4-letniej kadencji wybory samorządowe są najważniejszymi wyborami w Polsce dla wszystkich obywateli. Bo to od tego, czy będziemy mieli radnego gminnego, czy będziemy mieli dobrego gospodarza, czy będziemy mieli jako gmina, czy jako powiat radnego właśnie powiatowego lub radnego województwa, będzie decydować o tym, czy naprawdę ten chodnik zostanie wykonany, czy ta droga zostanie poprawiona, czy ta szkoła zostanie zmodernizowana. I tutaj bardzo często odchodzimy od tej wielkiej polityki, od tych ogromnych sporów o jakby bardziej takie propagandowe pomysły, ale liczy się ta wykonana, często może drobna praca, ale ta, którą mieszkańcy odczuwają najbardziej, którą widzą każdego dnia, korzystając właśnie z tych wszystkich obiektów. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu radnym dziękuję. Życzę dobrych wyborów, tego, żebyście Państwo, bo na pewno każdemu z nas jako samorządowcowi leży na sercu dobro małej ojczyzny, ale żebyście tą małą ojczyznę godnie, odpowiedzialnie i z ogromnym zaangażowaniem, tak jak to widziałem na tych sesjach, reprezentowali. Tym radnym, którzy nie startują, Panu Staroście, składam wyrazy podziękowania za tą współpracę, wyrazy uznania. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.